że już zaczynamy, ale... Proszę Państwa, moje nazwisko Ryszard Kaczmarek, jestem pracownikiem Biblioteki Śląskiej, ale głównym bohaterem jest pan doktor Arkadiusz Kuzio-Podrucki, o którym za chwilę powiem parę słów. Chciałem, myślę, że możesz spokojnie usiąść, ja stoję tylko z obowiązką. Ja w ogóle, dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Profesor Ryszard Kaczmarek, mój szef jakby co. Mówiąc poważnie, chciałem powiedzieć, jak będzie przebiegało to nasze spotkanie. Moim zdaniem spotkania autorskie są po to, żeby ci, którzy przychodzą, pytali autora, a nie żeby tutaj siedziało dwie osoby i zajmowały cały czas, więc zaplanowaliśmy to w ten sposób, że rzeczywiście taka rozmowa między nami, ale my tę okazję mamy często, więc nie musimy długo gadać, będzie trwała maksymalnie pół godziny. Jak Państwo będziecie mieli zdecydowanie dość i może to być tylko 15 minut, to proszę to dać wyraźnie. Mam do zrozumienia, że nasz czas się już skończył. A potem chcieliśmy, żebyście Państwo po prostu porozmawiali z autorem, na ile to jest możliwe. Planujemy to na jakieś kolejne pół godziny. Jak będzie dłużej, to oczywiście nikogo nie będziemy przerywać, ale tak sobie to zaplanowaliśmy, tak? To znaczy pół godziny i pół godziny na spotkanie. Pozwólcie Państwo, że ja sobie usiądę, żeby powiedzieć te parę słów na wstępie o dwóch rzeczach. O mniej ważnej, czyli o autorze i potem o ważniejszej, czyli o książce. Ale mówiąc poważnie, proszę mi też pozwolić na to, my znamy się od wielu lat, żebym nie musiał do pana doktora mówić panie doktorze. Ja znam pana profesora również bardzo dawno. Tak, oszczędzę sobie to i umówiliśmy się, że pan doktor też nie będzie do mnie mówił panie profesorze, więc przestaniemy się obrażać wzajemnie, będziemy mówić normalnie. Znamy się od dawna, dlatego że szczerze mówiąc, tego już nie pamiętam, to ze względu w moim wieku na całkowicie usprawiedliwioną sklerozę, ale wiem na pewno, że znamy się od czasów, kiedy Arek pracował w Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Historii. Nie wiem, czy miał ze mną zajęcia. Nie, nie miałem. No to chyba dobrze pamiętam. Tabletki działają. Był pracownikiem naszego Instytutu. Tam zrobił doktorat. Potem pracował w placówkach muzealnych. Ostatnio, przedostatnim razem to było Nakło koło Tarnowskich Gór. Ale jest znany, myślę, Państwu przede wszystkim, zresztą pewnie i mnie też, jeżeli mówimy o tym profesjonalnym zainteresowaniu, poprzez ze względu na fascynację rodami szlacheckimi, tymi wielkimi, które niekiedy były w całkowitym zapomnieniu, a ostatnio rzeczywiście są dość popularne i właściwie dzięki niemu wiele tajemnic tych rodów, ale także ich niekiedy dzieje, zostały przywołane i zostaną w naszej pamięci w związku z tym. Ta książka jest w pewnym sensie kontynuacją tamtych właśnie i tych obecnych zainteresowań. Arek jest dzisiaj pracownikiem Biblioteki Śląskiej również, już chyba od ponad półtora roku, jeżeli się nie mylę. No i namówiliśmy go na to, żeby taką książkę nam sprezentował. Kiedy rozmawialiśmy na początku tej książce, nie sądziliśmy, że wyjdzie aż tak wielka książka. No nie, ona pierwotnie miała być tak połowę tego, co tutaj jest, tak. Szczerze mówiąc, tak, że miała być zdecydowanie mniejsza. No ale szef powiedział, aktualizuj, no to aktualizowałem. Miało wyglądać poważnie i wygląda poważnie. 500 stron to jest poważna książka. Ja o tej książce oczywiście nie będę opowiadał, Państwo możecie ją sobie spokojnie oglądać. To, co jest istotne moim zdaniem, o czym muszę powiedzieć, to oprócz tego, że autorem nie tylko tekstu, ale w zasadzie tym, który zebrał większą część materiału ikonograficznego, który tutaj jest naprawdę bardzo bogaty, jest również autor tej książki, ale moim obowiązkiem jest również powiedzenie o paru tylko kwestiach takich czysto technicznych, one niekiedy umykają, ale warto o nich wspomnieć. To nie jest tak do końca tylko i wyłącznie praca popularno-naukowa, bo ona ma również charakter naukowy, o czym świadczą recenzje naukowe, możliwe, że Państwu znanych historyków. Profesor Sperka jest znanym mediewistą z Katowic, niedawno opublikował
taką zbiorową biografię książąt raciborskich. No i pomagał, korygował tę część średniowieczną, a profesor Strauchold z Wrocławia był recenzentem tej drugiej części nowożytnej i najnowszej. Między innymi osoba, która zajmuje się właśnie tymi ziemiami zachodnimi, kwestiami ludności autonomicznej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze muszę o pewnych osobach powiedzieć. Kilku pracowników naszego Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej zaangażowało się również w opracowanie tej książki. Pani Julia Roth w pierwszą korektę, bo potem była jeszcze druga. Na pewno trzeba wymienić pana Grzegorza Boćka, który tutaj włożył mnóstwo nie tylko wysiłku, ale serca w to, żeby ta książka była ładnie wydana. I jesteśmy dumni z tej książki. My, autor tam jest ważny, że udało się ją wydać właśnie, wydaje mi się, że w godny sposób. Nie mnie to zresztą oceniać, więc nie będę tego ciągnął dalej, ale i ta wkładka w postaci tablicy genealogicznej i ta wkładka barwna, która tutaj jest, wydaje nam się fajnym takim pomysłem na książkę, która nie tylko jest tekstem, ale jest również do oglądania. I koniec już gadania przeze mnie. Myśmy się spotkali tutaj po to trochę też, żeby porozmawiać. Ja już jest minuta spóźnienia z tego, co sobie zaplanowałem. Ja chciałem zacząć od takiego pytania, bo książkę państwo przeczytacie albo przejrzycie co najmniej i trudno rozmawiać o treści książki. Tak? Autor co mógł, to zrobił. Zatem mnie interesuje kilka kwestii, o które chciałbym spytać, które są nie tylko częściowo a propos tej książki, ale wydaje mi się, że są istotne. I zacząłbym od takiego pytania, które jest jeszcze z książką mocno związane. Bo jak państwo ją weźmiecie do ręki albo weźmiecie spis treści, no to, a ja ją czytałem jeszcze na poziomie maszynopisu, to ma się wrażenie po pewnym czasie olbrzymiej ilości postaci, które występują jako aktorzy tej książki. To są dziesiątki, jeżeli nie setki tak naprawdę, nie tyle nazwisk, ile szafgoczy, którzy mienią się w oczach i nie wiadomo już właściwie, który z tych szafgoczy jest którym szafgoczem, trzeba patrzeć tam do tego spisu. I moje pytanie jest takie, to znaczy, jeżeli mamy tak wielu szafgoczy od średniowiecza tak naprawdę do dzisiaj i tych biogramów jest bardzo dużo, to czy to jest książka, która jest jak gdyby często zresztą taką występującą, jest taki gatunek polegający na tym, że jak gdyby mamy pewien łącznik i piszemy kilkadziesiąt biogramów i oni tworzą jedną wspólną całość, czy jest oprócz samego nazwiska jakiś łącznik, który by nam powiedział, że tak, to jest książka właściwie ciągle o tej samej tematyce albo jest jakiś wspólny temat tej książki oprócz tylko tego, że to jest nazwisko Szafgocz. Znaczy ja pamiętam, jak pierwszą monografię Szafgoczów przygotowywałem kilkanaście lat temu i wtedy chcąc jakby przekazać informację o tym, co jest w książce albo czego ona dotyczy, dałem taki podtytuł Zmienne losy śląskiej arystokracji. To była ta pierwsza edycja, 1/3 tego, co tutaj jest i przyznam się, że ja dzisiaj rano zobaczyłem te pytania, które tutaj szef mi je zada, aczkolwiek nie przygotowywałem się do nich, bo powiem, że trochę mnie zaskoczyły. Ja mam inne, tylko on nie wie. Ale faktem, że sam się zastanawiałem, na ile to jest książka o poszczególnych postaciach, a na ile jest o samej rodzinie, czy ona tworzy jakąś pewną całość. I przyznam się, że faktem jest tak, że wszystkie postacie, jakie są w tej książce, łączy oczywiście nazwisko, choć różnie pisane, bo to nazwisko ulegało zmianie. Ale faktem jest też, że takim głównym motywem, który w sumie przez całą książkę się przewija, który jakby jest dla mnie takim łącznikiem właśnie tych wszystkich postaci, jest ten właśnie ta ciągłość. No, wyjątkiem tu jest rok 45, który uciął tą śląską historię, ale nie tylko śląską, bo Szafgoczowie nie tylko na Śląsku, ale również poza Śląskiem mieszkali. I rok 45 jest znaczącą cezurą dla rodziny, ale faktem jest, że oni wszyscy jakby mają ten jeden taki główny cel, to jest dobro rodu. Tak bym to nazwał.
budowa wielkości rodu i to w różny sposób. Bo tu oczywiście kalejdoskop postaci jest no, ogromny od nic po niej po wielkich ludzi, nic po nie też są. No też są osoby barwne, tutaj niedawno jedna z pisarek mnie pytała, czy są poza na przykład Blanką interesujące postacie, więc ja wiem, że arystokracja śląska takich dostarcza wiele. I tutaj wśród Szafgoczów też można by takie wymienić i to nie tylko damy, ale również i dżentelmenów i niedżentelmenów tego rodu. Ale uważam, że takim łącznikiem tego całego rodu i tych wszystkich postaci jest jakby praca czy działanie ku chwale rodu, tak bym to nazwał. No z różnym skutkiem, to prawda, ale też chyba poprzez tą rodzinę można zobaczyć właśnie na ile ta wielkość tego rodu to jest skutek działań tych osób, a na ile ich wielkość no, była niestety korygowana przez to, co się działo wokół nich. Tutaj wojna 30-letnia jest znaczącą cezurą, czyli śmierć Hansa Ulryka, który zginął, czy został oficjalnie w wyniku pomyłki sądowej ścięty, czy rok 45. No, Szafgoczowie na ten rok 45 nie mieli żadnego wpływu. No, ale byli uczestnikami tej wojny i to dosyć aktywnymi, bo Hans Ulryk przy Wallensteinie jednak no, mógł w pewnym momencie powiedzieć odchodzę, a jednak nadal pozostał mu wierny, choć on znowu to traktował jako wierność domu cesarskiemu, co w efekcie końcowym się odbyło. Także przypuszczam, że mimo tego, że ten tytuł jest zmieniony, bo ta monografia ma zmieniony tytuł, bo też i monografia jest no, znacząco inna od tej pierwszej, uważam, że ten podtytuł, czyli zmienne losy i ta ciągłość jednak nadal jest aktualna, uważam. To przy tej okazji od razu. Szafgoczowie, to znaczy nam się pewnie w większości, mnie również zresztą nie ukrywam, kojarzą wyłącznie ze Śląskiem. W różnych kontekstach, o których może jeszcze będzie można za chwilę powiedzieć. Ale na ile sami Szafgoczowie, bo większość, popraw mnie, jeżeli to nie jest prawda, bo ja też nie jestem specjalistą ani z tej epoki, ani się nie czuję specjalistą, jeżeli chodzi o genealogię, ale wydaje mi się, że większość rodów, czy dla większości rodów tych wielkich, takich i europejskich, ale również i polskich, pewnym bardzo ważnym elementem ich tożsamości było zawsze to, skąd pochodzą i albo skąd się wywodzą bardziej, tak? Ja sobie tu nawet zapisałem, żeby się nie pomylić, tak? Hohenzollernowie z Frankonii, Radziwiłłowie z Litwy, oni to zawsze podkreślają, niezależnie, który jest to z członków rodziny, to jak gdyby, czy Szafgoczowie są, ale oni sami, czy określają się, że to są Szafgoczowie ze Śląska, czy inaczej, bo przecież te linie są rozrzucone przez pół Europy, a w Europie Środkowej, no sam o tym piszesz, prawie są wszędzie. To znaczy oni zawsze w tych leksykonach szlacheckich, do których ja docierałem i do których sprawdzałem, zawsze są określani jako śląska szlachta. I nawet jak są te linie pozaśląskie, nazwijmy to, ta austriacka czy ta czeska, mówmy o tych dwóch głównych, to zawsze jest Bechimische Adels aus Schlesien, czyli czeska szlachta ze Śląska. I to jest też zastanawiające, bo pra przodkowie oczywiście nie są ze Śląska, tylko z Miśni Turyngii, czyli bardziej na zachód, ale oni jednak zawsze siebie postrzegali jako śląska szlachta. Zresztą tutaj ja nie przypadkiem ten cytat Wincentego Pola podałem, który przypuszczam, że też jest adekwatny nie dla samych Szafgoczów, ale nawet w ogóle dla śląskiej szlachty. Ona zawsze była postrzegana jako tak właśnie niepewna. Dla Polaków to byli Niemcy, a dla Niemców to byli Polacy. Ale też jeśli chodzi o taką postrzeganie samych siebie, w czasie wojny 30-letniej jeden z nich, Jan Antoni, chyba najwybitniejszy albo jeden z najwybitniejszych w ogóle z Szafgoczów, musiał uciekać przed wojskiem pruskim z Wrocławia do Czech. Zatrzymał się w Pradze i tam w owym czasie wysoką funkcję burgrabiego Zamku Praskiego, to jedna z najwyższych takich funkcji honorowych, ale i też mających swoje uprawnienia administracyjne w Czechach, był również Szafgocz. I w momencie, kiedy tam się pojawił Jan Antoni, on udzielił mu pomocy. Więc było to tak widać, że oni jednak trzymają się razem, można to powiedzieć.
choć faktem jest, że no, czasami losy ich były różne, ale oni jednak zawsze postrzegali siebie, że są Ślązakami i są ze Śląska. I dlatego oni wszędzie, do dziś zresztą, w tych wszystkich almanachach gotajskich czy w tych leksykonach, które nawet dziś są wydawane, oni zawsze są podkreślani jako Ślązacy. I to też, no, nie mam co ukrywać, mam kontakt osobisty z nimi, to z niejednymi. No oni o sobie mówią, my jesteśmy Ślązacy. Nie mieszkamy na Śląsku, bo wiadomo, historia tak zdecydowała. Oni do tego nie mają pretensji. No, zawsze mówią, to był wyrok historii. Przyjmują go tak jak wiele wyroków w ciągu ich tych kilkuset, 800-letniej historii, ale nadal siebie określają jako Ślązacy. No pewnie byśmy tej rozmowy nie mogli przeprowadzić, gdyby nie było Joanny Gryzik, bo jeżeli ktoś bardziej jak gdyby popularnie, znaczy może inaczej, jeżeli ktoś słyszał o Szawgoczach, to zapewne po raz pierwszy właśnie przy okazji tej no, fascynującej historii, a właściwie opowieści o tym. Ty też zresztą bardzo dużo poświęciłeś miejsca temu, prawie jeden duży podrozdział o Kopciuszku z Bytomia tam się znalazł. Ja mam takie pytanie, bo my wszyscy pewnie, tak jak tutaj Państwo jesteście, bo jak przyszliście na to spotkanie, to ta historia jest znana, nie będziemy do niej oczywiście wracać. Joanny Gryzik, Karola Goduli, adopcji i wielkiego majątku, który przypada... On nie adoptował, on ją tylko uczynił spadkobierczynią. Czy spadkobierczynią, właśnie, znowu się... Mówiłem, że nie się na tym nie zna. Ale jeszcze wracając do tego, mi się wydaje, że zawsze bardzo mało mówi się o tym jej mężu, tak? To znaczy... To jest takie popularne określenie mąż swojej żony, to on, ten Karol Ulryk tak występuje w tej opowieści właśnie jako mąż swojej żony. Czy on rzeczywiście był mężem swojej żony, czy jest jakiś podmiotowy tutaj w tym całym, w tej całej historii, to jedno. I przy tej okazji od razu druga rzecz, która może jest jeszcze bardziej interesująca dla Państwa, mianowicie na ile, jak opowiadałeś tę historię, no nie ukrywajmy, któryś raz z rzędu, to dołożyłeś do niej coś nowego albo zweryfikowałeś coś, co do tej pory opowiadano, tak naprawdę nie miało to żadnego historycznego podkładu albo bardzo lichy podkład historyczny. Znaczy, no właśnie jedną z tych to jest ta adopcja. Tutaj bardzo często i to w literaturze, nawet w tych tak zwanych almanachach gotajskich, które są zbiorem tych podstawowych informacji, to jest po prostu źródło danych genealogicznych, które tu dla nas, naszej części Europy Środkowej, tak z grubsza powiedzmy tego Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli tam od Renu aż tu po Odrę, jest podstawowe i tam nawet też była informacja adoptive tochter, czyli córka adoptowana. Nie, on nigdy jej nie adoptował, on ją uczynił tylko spadkobierczynią. Faktem jest, że tam był kodycyl, który no, był źródłem wielu problemów, to znaczy to, że gdyby ona nie mogła odziedziczyć tego spadku, to dziedziczyli to ten majątek siostrzeńcy, ponoć właśnie nic po niej, dlatego Karol nie bardzo chciał im przekazać te pieniądze. Zresztą Joanna później doszła do ugody z nimi, ale faktem też jest, że przykładowo zawsze też się mówiło o tym stosunku między Joanną, a w ogóle jej rodziną, tą rodziną biologiczną, nie tą od Szawgocza. No, udało się odnaleźć kilka faktów, bo to jest nadal układanka, którą się ciągle szuka. Ta książka, nawet już w momencie wydruku, też już znalazłem kilka faktów, które chciałbym umieścić, ale pan Grzegorz Bociek powiedział basta, nie będzie już zmiany nic. I faktem jest, że ona na przykład o tą swoją rodzinę bardzo dbała. Swoją siostrę Karolinę wydała dosyć dobrze, bo za dobrze usytuowanego radcę. Ta rodzina też mieszkała niedaleko niej tam w tej części opolskiej Górnego Śląska. Dawniej no, mówiło się, że ona całkowicie się odcięła od rodziny i jakby nie było tych kontaktów. Te kontakty były. Też wiele rzeczy udało się właśnie sprawdzić, jeśli chodzi w ogóle o ten udział właśnie Hansa Ulryka. Przez wiele lat on był postrzegany jako mąż własnej żony. I tutaj jak się spogląda na te wszystkie działania, które oni robili, faktem jest, że to ona trzymała w ręku sakiewkę. To jest widoczne przy podziale udziałów w tych przedsięwzięciach. 95% to zawsze był jej udział, ale to on
był tym współmenedżerem, bym tak powiedział. Wiesz co, może powiedzmy, bo ty na pewno pamiętasz co najmniej główne takie elementy, a ja zawsze lubię słuchać, jak ktoś jest bogaty. To znaczy, co oni mieli tak naprawdę? O jajku. To znaczy tak, no w ich przypadku ta fortuna już była inna niż to, co my zawsze postrzegamy jako fortunę arystokratów. My najczęściej fortunę arystokratów widzimy poprzez ilość hektarów i poprzez ilość rezydencji zamków. No to te rezydencje dwie najbardziej znane to jest Sząbierki nieistniejące i Kopice będące w ruinie. Trzecia, mniej znana rezydencja to jest ta tak zwany Pałac Miejski we Wrocławiu. Tam zresztą mieli te dwa pałace. W jednym gościli następcę tronu Austro-Węgier, słynnego Rudolfa, w drugiej później już mieszkali też. Ale to my tak postrzegamy. Ale podstawą ich fortuny, tej wielkości i majątku były właśnie przemysł. I tutaj to jest ten przemysł skupiający się na terenie głównie dwóch dzisiejszych miast, czyli Bytomia i Rudy Śląskiej, na pograniczu Bytom Karp, Bytom Bobrek, Ruda Hebzie, Ruda Godula właśnie. Te tereny, tam właśnie były, skupiały się te wszystkie kopalnie, huty, które do nich należały, nie tylko zresztą te, bo te zakłady również były, no najbardziej znanym zakładem z nimi związanym chyba to jest ta elektrownia Sząbierki, zwana też czasami zamkiem nowoczesności czy zamkiem przemysłowym. Więc to była podstawa ich fortuny. Ta fortuna zresztą była ogromna, ale i to jest właśnie to, co powoduje jakby, dlaczego Janna jest tak istotna, bo my najczęściej mówimy o niej Kopciuszkiem, ale historia Kopciuszka się skończyła w 1958 roku, kiedy ona została żoną swojego męża, czyli hrabiego Szawgocza, bo wtedy ona stała się już no stuprocentową bizneswoman, dziś byśmy powiedzieli. To też jest ewenement, pamiętajmy w XIX wieku, z całym szacunkiem dla osób rodzaju żeńskiego, kobieta no niestety, ale no, była praktycznie dodatkiem do mężczyzny. A tu w przypadku Joanny tego nie było, ona była naprawdę równoprawnym partnerem, to ona w wielu przypadkach decydowała. Jakkolwiek były prośby o jakieś inwestycje, wsparcie i tak dalej, to zawsze kierowano je do ich obu, do Janny i Hansa Ulryka. Ale czy Ulryk Szawgocz to był ktoś taki na miarę tych wielkich grynderskich, no wiesz, Hochbergów, powiedzmy tam Jana Henryka, czy no już nie mówię o Guido Henklu Donnersmarku. Czy to był ktoś taki, czy raczej no miał ten majątek, to go miał, był, trochę się tym interesował, ale prochu nie wymyślił. Znaczy, no nie, prochu na pewno nie wymyślił. To inny z Szawgoczów był wynalazcą, był chemikiem. Ale znaczy, tu jest trudno, powiem, stwierdzić na ile... Po prostu o to, czy on się angażował tak, jak gdyby w rozwój tego swojego majątku, czy raczej z niego tylko korzystał. Znaczy, na pewno był jednym z zarządzających, na pewno był jednym z menedżerów, ale na ile to były decyzje tylko jego, na ile tylko Joanny, a na ile wspólne, przyznam się, że tu musiałbym poznać pamiętniki Joanny albo pamiętniki Hansa Ulryka. Takich nie znam, więc tego się nie dowiemy. Faktem jest, że oni nader często występują wspólnie, ale i też osobno. Przy fundacjach, choćby przy fundacji Franciszkanów w Panewnikach w Katowicach, mają swój udział wspólny, jako Szawgoczowie z Kopic i Sząbierek. Ma osobno swój udział Joanna, ufundowawszy tam bodajże figurę Matki Bożej, i ma też swój udział Hans Ulryk, który ufundował ołtarz. Więc jakby każdy z nich miał swój udział. Powiem, trudno byłoby mi powiedzieć, na ile była to ich wspólna, na ile osobna. Nie byli to może ludzie tak agresywni jak Guido, który jeśli chodzi o te inwestycje przemysłowe i tak dalej, był zdecydowanie bardziej agresywnym inwestorem tutaj, no ale i też miał większą fortunę znacząco. Ale na pewno ich działania no, przyczyniły się do wielokrotnego zwiększenia tej fortuny. Ale bym raczej nie nazwał ich rekinami przemysłu. No tak, bo Jan Henryk XI, o którym wspomniałem, on też był bardzo taki, on był inicjatorem. Rzeczywiście ryzykował nie tylko finansowo niekiedy, ale też... Brawar jest chyba najlepszy no, jego. Brawar, ale przykładem. Nie tylko. On też, no nie, zostawmy zresztą Hochbergów. Ale o Kopicach powiedziałeś, a ja chciałem naprawdę o nich chociaż słowo, żebyś powiedział, bo Kopice to jest taki nasz wyrzut sumienia na Śląsku. Stoją jeszcze, to może i dobrze, ale no, długo już stać nie będą. Za to ja chcę spytać o coś innego. Czy jeszcze dzisiaj w ogóle ma sens
myślenie o tym, że Kopice mogłyby być znaczącym, no bo ty na pewno powiesz, że tak, bo Szawgoczowie i tak dalej trzeba odzyskać, tylko gdyby się znalazł, pewnie się niestety nie znajdzie, się obawiam, ale gdyby się znalazł inwestor, który by jednak zaryzykował i ten pałac odzyskałby swoją świetność, jak już nie mamy Świerklańca, to moglibyśmy mieć chociaż może te Kopice, moglibyśmy zobaczyć, jak ten pałac wyglądał tak naprawdę, to właściwie jaką on powinien mieć funkcję? No bo wnętrz już nie odzyskamy, tak? Tego, co jest we wnętrzach, tak jak w Pszczynie, też nie będziemy mieli. Więc pytanie jest o to, czy to chodzi tylko o to, żeby tę fasadę postawić, czy o jego funkcjonalność? Znaczy tutaj tak, swego czasu też pracując w urzędzie miałem do czynienia z konserwatorem zabytków. Wiem, jakie są wymogi w tym względzie i tutaj jeśli chodzi o wygląd wnętrz, wiem, że zawsze jest zasada maksymalnej rekonstrukcji. To jest zresztą polska szkoła konserwatorska, rekonstrukcji pierwotnego wyglądu. Tutaj trzeba przyznać, że w porównaniu z legendarnym Świerklańcem w przypadku Kopic tych zdjęć wnętrz jest dużo więcej. I tu prawdopodobnie można byłoby odtworzyć wygląd znacznej części wnętrz. Czy jest możliwość odbudowy? Tu nie tylko dlatego, że zajmuję się Szawgoczami, ale uważam, że tak. Ja przyznam się, byłem bardzo mile zaskoczony, jak mnóstwo lat temu z inną rodziną Tille Winklerów byłem w Miechowicach. To wtedy ten szczątek dawnego pałacu, to była kompletna ruina. Sam po niej biegałem, szczerze mówiąc. I pamiętam, jak z baronem Piotrem byliśmy tam przy tej ruinie. No wiedziałem, że tak patrzyli trochę tak, no, tak ze smutkiem na to. Proszę dzisiaj spojrzeć. Ta ruina jest funkcjonującym budynkiem. I szczerze mówiąc bardzo dobrze wyglądającym, bo byłem na zewnątrz i wewnątrz. Więc ta sama ruina, a nawet w dużo lepszym stanie niż ta ruina chyba miechowicka w Kopicach, uważam, jest możliwa do jakby do przywrócenia jej funkcjonalności, do tego, żeby ona istniała. Co do... Jako muzeum? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Znaczy takie budynki muszą się utrzymać. No nie czarujmy się. Ja zawsze mówię, że do takich budynków trzeba trzech fortun. Jedną, żeby to wyremontować. Drugą, żeby to utrzymać. I trzecią, żeby w ogóle czasami to kupić, bo to też ma swoją wartość samą w sobie. Więc to są ogromne pieniądze, ale mówię, te pieniądze muszą pracować na siebie. I w przypadku Kopic jest inaczej niż w przypadku Świerklańca. Takim moim zdaniem jest. W przypadku Kopic jest ogromne zaplecze. Tam praktycznie przecież cała miejscowość, ona pracowała w mniejszym bądź większym stopniu dla pałacu. Bo to jest bardzo podobne jak Pławniowice, nie? Pławniowice też są tak, jakby przyklejone do dokładnie. Pałacu Balesztyna. I te zaplecze tam dalej istnieje. Faktem jest, że no, ono już nie funkcjonuje jako zaplecze pałacu, no bo pałac nie istnieje de facto, ale te zaplecze tam jest. I jeżeli by się inwestor znalazł, który byłby w stanie to kupić, odnowić, utrzymać, to przypuszczam, że to zaplecze też przy tym zacznie funkcjonować. Choćby z samego punktu, no, z samego punktu tej legendy. No, legenda Kopciuszka łapie. Sam tego byłem świadkiem, jak czasami miałem w poprzedniej mojej pracy wycieczki spoza Śląska. I zawsze pytałem, czy znacie bajkę o Kopciuszku. No tak, tak, znamy. Kto nie znał? Ja mówię, dla was to bajka, a my tu na Śląsku mamy tą historię. Dla nas to jest historia. I to powiem, to robiło wrażenie na ludziach. To zawsze robiło. Więc przypuszczam, że to byłby pierwszy punkt, który mógłby przyciągnąć. A sam fakt, że ten pałac jest bajkowy w swoim wyglądzie, bo jest taki bajkowy, no, pseudogotycki, pseudorenesansowy, przypuszczam, że z biegiem czasu mógłby też przyciągać swoją otoczenie. A jak już przyciągnie, to te zaplecze, które jest wokół Kopic, jest w stanie zatrzymać tego gościa. No, przykładem takim, który tak funkcjonuje, jest pałac w Mosznej, właśnie pałac Tille Winklerów. Najpierw przyciągnąć. Moim zdaniem Kopice jak gdyby robią o wiele większe wrażenie, tylko trzeba być daleko. Tak? Pewnie Państwo, duża no. część z Państwa dojeżdżała. Z daleka wygląda to jak Szambor czy jakiś jeden z pałaców nad Loarą. No potem wrażenie no pryska. Jak się... otoczenie, jezioro i tak dalej. Znaczy tu, jeśli chodzi o walory, nazwijmy to wizualne, to pomimo to, że lubię Moszną i tam moi przyjaciele są, to mimo wszystko Kopice mają zdecydowanie łatwiej. My mamy zresztą pewne doświadczenie z taką próbą odtworzenia nawet nie zamku, a pałacu stosunkowo niewielkiego w Wiedlince.
I to, co Arek mówił przed chwilą, jest rzeczywiście prawdą, że po pierwsze trzeba mieć mnóstwo pieniędzy na wejściu, potem się okazuje, że te pieniądze w ogóle się nie zwracają temu inwestorowi, że trzeba zbudować coś obok, co dopiero przynosi pieniądze i razem to jakoś funkcjonuje, ale tych pieniędzy chyba wstępnych oni nigdy już nie odzyskali, ci nowi właściciele w Jedlince, z tego, co ja się orientuję. Ostatnie pytanie i przekazuję, bo pół godziny już prawie minęło, jeszcze mam minutę, ale chciałem o to zapytać. Bo to jest dość wyjątkowa sytuacja, tego zazwyczaj się w książce nie da przekazać. Ty te książki piszesz dość wyjątkowo, ponieważ masz kontakt z tymi rodzinami w dalszym ciągu, znaczy z ich potomkami. I pewnie zresztą bez nich te książki aż tak dobrze by nie wyglądały, bo coś tam zawsze dorzucą do tego, czego nie ma w archiwach. Ale ja chcę spytać o coś innego. To znaczy, i może nie tylko na przykładzie Szafgocze, ale oczywiście oni mnie tutaj przede wszystkim interesują. Kim dzisiaj są Szafgoczowie jako rodzina? To znaczy, czy to takie esprit tej rodziny, że to, co mówiłeś wcześniej, że łączyło ich to, jak ktoś mówi, że jest Szafgoczem, to jak gdyby powodowało to, że znajdował się w takiej elitarnej dość grupie, tak, że oni się rozpoznawali. Czy oni znają, ci, z którymi rozmawiasz, historię swojej rodziny, oczywiście na tyle, na ile ją mogą znać, i czy ona jest w ogóle jakoś dla nich ważna, czy po prostu tytuł jest dla nich ważny, albo po prostu nazwisko, no bo jest rozpoznawalne, ale jak gdyby to, co już jest te kilka wieków za nimi, tym bardziej, że ich już tutaj nie ma, to nie jest tak jak w Anglii czy w Szkocji, że mogą sobie do swojego zamku przyjść i tam wpuścić turystów, powoduje, że tej przeszłości już nie ma. Kim jest przeciętny Szafgocz dzisiaj? Nie ma przeciętnego Szafgocza. Trzeba przyznać, że tak jak mówiłem, rok 45 dosyć znacząco zmienił ich życiorys, ale mamy wśród współczesnych Szafgoczów kalejdoskop od zwykłego mieszczanina mieszkającego w bloku po ludzi bajecznie bogatych. No mogę powiedzieć, że jedna z... To są fortuny te wyciągnięte rodowe, byśmy powiedzieli, czy oni się po prostu od nowa zbudowali, znaczy, finansowo? Sami Szafgoczowie jako tako, inaczej, ci hrabiowie Szafgoczowie, noszący nazwisko Szafgocz, są ludźmi majętnymi, ale nie milionerami, tak bym to nazwał. Aczkolwiek nadal utrzymali status rodziny, nazwijmy to high society. Jedna, mówię z Szafgoczówien tutaj o pięknym imieniu Desire, jej małżonek pochodzi z rodziny nieutytułowanej, ale bajecznie bogatej, z duńsko-niemieckiej rodziny Jebsenów, która zrobiła fortunę na handlu z Azją w XIX wieku. No a dzisiaj Desire ze swoim mężem Hansem mają taki skromny domek M35 na zboczu wyspy Hongkong. I tam sobie patrzą na ten port, gdzie te dżonki wpływają. Więc w Chinach mieszkają. Tak, dokładnie. No dzisiaj to są Chiny. No Hongkong jest dzisiaj strefą specjalną Chińskiej Republiki Ludowej. Faktem jest, że mówię, to są ludzie mający nadal ogromne wpływy, ale są też ludzie naprawdę na ulicy, byśmy mijali kompletnie nie wiedząc, że to są oni. Nadal są postrzegani w tak zwanym towarzystwie jako osoby z bardzo znaczącej rodziny, może nie wpływowej, bo oni już wpływów politycznych nie miałem żadnych. Zresztą to już się zmieniło w 1918 roku, w momencie, kiedy przywileje stanowe kompletnie już znikły i wszystkie izby panów i tak dalej. No, wyjątkiem tu jest wspomniana przez ciebie Anglia, czyli Izba Lordów, ale to jest też już się kończy. Ale na pewno są nadal postrzegani jako osoby z tego high society. Nie mówię, niektórzy z nich mieszkają w zwykłych mieszkaniach, niektórzy mieszkają w zamkach. Nadal, choć to najczęściej jest tylko jedno skrzydło, a reszta jest udostępniona turystom do zwiedzania, bo praktycznie tak jest ze wszystkimi zamkami. No i niektórzy też mają swoje biznesy, większe czy mniejsze. Jeden z Szafgoczów na przykład, jeszcze nie miałem okazji, ale handluje ponoć bardzo dobrymi winami. Tak, ale lubią się albo nie lubią, właśnie o to też chciałem zapytać, to już jest ostatnie pytanie, bo musimy skończyć, ale czy oni lubią mówić o sobie, ja jestem z rodziny Szafgoczy, czy to dla nich jest ważne jeszcze dzisiaj, czy ważniejsze są te biznesy albo to? Czy... Nie, biznes jest tylko dodatkiem. Dla nich jednak Szafgocz to jest jednak pewna marka. Zdają sobie sprawę ze znaczenia rodu Szafgoczów w przeszłości. No i też
przypadku szefa, nieoficjalnego szefa, bo Związek Rodowy Szafgoczów nie istnieje, Hansa Ulryka, z którym mam zaszczyt i przyjemność korespondować, mają świadomość tego, że są w jakimś stopniu depozytariuszami Piastów Śląskich. Mają tą świadomość, że w swoim herbie mają herb Piastów, no i to do czegoś ich zobowiązuje. Aczkolwiek nie wszyscy, można tak powiedzieć, z nich no, wybiegają w strumień światła reflektorów i sceny. To w ogóle ciekawe, tylko jednym zdaniem odpowiedzieć, bo Hochbergowie też się chwalili, że są od Piastów, a Donnersmarkowie też? Znaczy, czy się chwalą, czy są? Nie, no bo w XIX wieku jedni i drudzy, jak z tego co mówisz, Szafgoczowie gdzieś tam lubili powiedzieć, my tam z tymi Piastami, tak? Hochbergowie również podkreślali, też. Nawet szukali bezpośrednio tego, tak. No nie bezpośrednio, ale pośrednio tego, tych związków pokrewieństwa. Donnersmarkowie też? Książęta Donnersmarkowie też są potomkami Piastów. No proszę, no wszystko od Piastów. Proszę Państwa, kończymy. My już ani słowa więcej, znaczy ja. Ja się tutaj jakoś zbliżę z mikrofonem gdzieś na dół i proszę, o świetnie, i no i oddaję głos Państwu. W tej chwili sala należy do Państwa i jakby co tutaj koleżanka. Tylko mówienie do mikrofonu, bo inaczej pozostałe osoby nie będą słyszeć. Koleżanka, bo razem pracujemy w Bibliotece Śląskiej, także. Potwierdzam koleżeństwo. Dziękuję. Mam pytanie, bo tutaj było wspomniane, że właśnie znajdzie się inwestor do zamku. No, 2 lata temu pan niejaki Joachim Wiesiołek kupił pałac od dawnego właściciela z Chorzowa. I tam te prace jakieś już w tej chwili zabezpieczające trwają. Czy wiadomo coś więcej, jakie jest przesłanie nowego inwestora, czy chce tylko zabezpieczyć, czy odbudować sam pałac? No proszę pana, to pan mnie pyta o zakulisy. Znaczy mogę powiedzieć jedno, na pewno temu się nic złego nie stanie, przynajmniej na to, co wiem dzisiaj. Z samym inwestorem, czyli z panem Wisiorkiem się pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio się spotkałem. Jest to człowiek z pasją, przynajmniej tak go postrzegam. Faktem jest, że obecnie przede wszystkim on się skupił na zabezpieczeniu tego, co tam jest, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście to, co tu profesor mówi, no stan tych ruin jest bardzo zły. No ale to pamiętajmy, że te kilkadziesiąt lat one praktycznie były wystawione na działania atmosferyczne. Jaki ma pomysł w sensie, co tam ma być docelowo, przyznam się, nie wiem. Przyznam się, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie dopytywałem, bo akurat jak rozmawiałem, to rozmawiałem troszkę na inny temat i kopice tak boczkiem się pojawiły, ale faktem jest, że to, co mogę dziś powiedzieć, co do mnie dotarło i co potwierdzono, to to, że głównym teraz celem jest zabezpieczenie tego, tak jak tu no, profesor powiedział, tam trzeba naprawdę fortuny, żeby to zabezpieczyć, odbudować z jakimś pomysłem, no prawdopodobnie na przyszłość. Aczkolwiek tu powiem, szczerze mówiąc, powinien w tym miejscu siedzieć sam pan Wiesiorek w tym momencie. Ja tylko dodam zdanie, bo na pewno Państwo znacie, a on jest porównywalny, jeżeli chodzi o kubaturę, historię zamku Hohenzollernów, właśnie pałacu Hohenzollernów w Berlinie. Nieograniczone w zasadzie by się wydawało możliwości finansowe, aczkolwiek jest to przedsięwzięcie de facto prywatne, ponieważ rząd niemiecki tylko wspiera jak gdyby te. To nawet nie jest odbudowa, to jest rekonstrukcja właściwie tego pałacu. I też nie cała. I też nie cała, a trwa to już praktycznie prawie chyba 15 lat, a z samymi planami 20. No fasada już i jak gdyby budynek stoi, jest wyposażanie wnętrza teraz. Wszystkie poprzednie, wracając do kopii, poprzednie próby się nie udały, ponieważ jedynym tak naprawdę wyjściem finansowym, a ono jest tutaj kluczowe, no chyba, żeby się pojawił jakiś szejk, no to on jego stać na to, żeby to zrobić. Ale tak naprawdę realnie dla takiej budowli po prostu trzeba budować konsorcjum. Znaczy trzeba kapitałowo zbudować to nie na kapitale jednego, nawet bardzo no, dobrze sytuowanego biznesmena, bo to jest niemożliwe. Po prostu nie, to jest inwestycja o tak olbrzymiej skali, biorąc pod uwagę też te wnętrza. Znaczy tutaj zwłaszcza, że to mówię, zachowały się dokumentacja fotograficzna, a jak znam życie, to konserwator będzie mocno, musimy zrekonstruować,
a każdy taki detal to jest koszt. No, przyznana nam tu jedlina. Tam sama sala balowa, która zachowała się w znacznym stopniu, no parę lat temu jeszcze przed pandemią, koszt jej odnowienia czy przywrócenia jej splendoru to był okrągły milion. Kto ma ten milion? Także, że to nie, ja nie jestem z kolei optymistą. Uważam, że czas tego... Ja trzymam kciuki. No kciuki możemy trzymać, to tak jak dzisiaj za Polskę z Estonią, ale profesor obiecał, że wszyscy zdążymy na mecz. Wydaje mi się, że szanse tego pałacu z dnia na dzień maleją. To może teraz ja. Pan profesor pozbył mnie wszystkich pytań, które chciałem zadać, natomiast zostało mi tylko jedno. Czy jak współcześni Szafgoczowie poczuwają się do współczesnego Śląska? Czy jest wśród nich taka tęsknota za utraconym domem, włościami? Czy oni się poczuwają do tego, do tej spuścizny swoich przodków na obecnym Śląsku? Żaden z nich nie ma śląskich wspomnień. Wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek śląskie wspomnienia, to praktycznie to pokolenie już chyba odeszło. Chyba to jeżeli to są pojedyncze osoby, więc oni nie mają śląskich wspomnień, do których mogliby wracać. Wracają tutaj na zasadzie turystycznej. I jak z nimi rozmawiałem, jak na przykład rozmawiałem z księdzem Rudolfem, który pochodzi notabene z linii austriackiej, czyli jakby już troszkę wcześniej Śląsk opuściła. I jak tutaj był w 2018 roku, w rocznicę tam ślubu Joanny i Hansa Ulryka, to on właśnie mówił, bo pytano go, czy chce gdzieś pojechać i tak dalej, mówię, ja chcę pojechać do Kopic, nie? Ale to po co, tam nic nie mam. Mówię, a bo ja chcę sobie tak powspominać trochę o tych naszych przodkach. Więc oni jakby mają taką podróż wyłącznie sentymentalną. Absolutnie i tutaj od razu już to podkreślam, bo wiem, że to też czasami nie mają żadnych, zaznaczam żadnych, dużymi literami, żadnych pretensji do majątku, jaki tu został. Zresztą zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki z Poczdamu i wszystkimi dekretami ten majątek już stanowi, przeszedł na Skarb Państwa, a Skarb Państwa w różny sposób go rozdysponował. Ale oni tu wracają już tylko sentymentalnie. Nie mają jakichś takich osobistych relacji, czy takich bolesnych, czy bardziej. Tutaj pamiętam pani Melita, która pochodziła z rodziny Kramstów, Wietersheim Kramsta. Ona zawsze mówiła, że były te trzy fazy. Pierwsze pokolenie, które uciekło, to oni, mówiła, to oni zawsze tam po ucieczce płakali za ojczyzną. Drugie pokolenie, które wręcz wyparło, chciało jakby się odciąć od tych właśnie złych, smutnych, negatywnych emocji. I trzecie pokolenie, które wraca, ale tylko właśnie na zasadzie takiej sentymentalnej podróży, zobaczenia miejsc, gdzie nasi przodkowie byli. Ale to jest tylko sentyment i turystyka. Zdanie tylko o tych majątkach, bo to jest ciekawe, bo Hochbergowie też nie mieli, ani Bolko przyjeżdżał do pałacu i nie miał ani Bolko Hochberg, nigdy jakby nie wspominał o jakichkolwiek pretensjach majątkowych. Nie wiem jak z Donnersmarkami, przyznam szczerze. Też nie wspominałem i też nie wybierałem. Więc rzeczywiście ta cenzura roku 45 dla nich okazała się... No jakoś tam ostatecznie przyjęli ją z pokorą, tak byśmy znaczy tutaj sądzę, że takie znamienne i chyba reprezentatywne słowa dla nich, dla tej warstwy, dla tej grupy są dwa. Jeden to w 89 roku, jak u nas dokonywała się rewolucja zmiany ustrojowej, wtedy grupa potomków, dawnych arystokratów mieszkających, których przodkowie tu mieszkali, ale ze Śląska, Warmii, Mazur i Pomorza, oni podpisali taki list, że w imieniu swoim i swoich krewnych oświadczają, że nie zgłaszają żadnych pretensji do majątków tu pozostawionych. Drugim takim faktem, który sądzę też jest takim w jakimś stopniu dla nich pokazowym, było jak książę Donnersmark, o którym tu mówiliśmy już, w 2007 roku otrzymywał honorowe obywatelstwo miasta Tarnowskiej Góry, on wtedy powiedział takie słowo, takie zdanie. To, że dzisiaj nas tu nie ma, jest efektem złej polityki Niemiec. Kropka. I oni mają świadomość tego, co się stało.
mają świadomość tego, co, jakie Niemcy mają winy wobec Polaków. Zresztą tu, jak rozmawiałem z rodziną von Tille-Winklerów, oni wręcz mówili, że przez wiele lat się bali tu wręcz przyjechać, bo mieli świadomość, że Polacy mogą ich postrzegać jako właśnie tych, którzy im zrobili krzywdę. I dlatego też byli zdziwieni znowu, jak świętej pamięci ksiądz biskup Szurman, jak ich tu przyjął, jak entuzjastycznie, czy wręcz no, z otwartymi ramionami ich powitano w katedrze ewangelickiej. No oni byli zaskoczeni tym, ale właśnie bardzo pozytywnie. Ale mówię, te wszystkie podróże są właśnie tylko w takiej wersji sentymentalnej, wspomnieniowej. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wszyscy na mecz. O, jest tutaj. Poprosimy o mikrofon. Blisko mikrofon będzie. Chyba nie włączony mikrofon jest. Ja mówię, że śpiewaliśmy w kościele w Kopicach chórem całym. No, zwiedzaliśmy, no, rzeczywiście zabytek robi wielkie wrażenie. Ale przypominam sobie, że kiedyś czytałem książkę tego Ślązaka, który ma pomnik. Tam jeszcze stoi ten pomnik ciągle. I pamiętam takie cyfry, że Gryzik czy Gryczyk, wtedy chyba się pisało Gryczyk, to dała 3 miliony marek czy dukatów, już nie pamiętam, chyba marek, a Szawgotczowie dali 15 tysięcy. Dysproporcja ogromna, tak? No jakoś tak teraz wszyscy wychwalają tyle Winklerów, a ja chodziłem z Winklerem do szkoły w Mysłowicach, miał taki majątek, potem wyjechał do Niemiec. Pan coś wie o tych? Zmysłowic? To znaczy, tak jak mówiłem, no 95% to był udział Joanny, 3% udział Hansa Ulryka, 1% zarząd, aha, 1% to robotnicy. Czyli jednak to było wszystko wyliczone, tak? No tak najczęściej to takie udziały w tych inwestycjach były. Ale ja pytałem o tych Winklerów z Mysłowic. To znaczy tak, Winklera, mówię panu, jeżeli pan mówi o Franciszku Winklerze i Tille Winklerach, tak, to jest ta rodzina, acz po kądzieli. Przy czym już od razu mówię, z samych rodzin szlacheckich von Winkler, czyli kątnowskich po polsku by to było, jest, ja znam cztery. Aczkolwiek już od razu mówię, nie są ze sobą spokojni. Dobrze, ale nie dlatego zabieram głos. Chodzi o to, że codziennie, jak się gole maszynką Wilkinson, to sobie przypominam, jak wielki wkład, jacy to wielcy ludzie byli, ten Reden i von Heinitz. No, to po prostu i w ogóle polityka pruska na Śląsku. Przecież to były państwowe inwestycje wszystko, żeby umożliwić tym hrabiom, którzy mieli no, płachty ziemi, które potem się okazały wielkim bogactwem. A pan profesor wie, że myśmy mieli jeszcze przemysł, który zachował się cudem. No cudem to jest naprawdę, cud jak w Pompejach, przemysł przed 1000 lat. Jakoś nie szczycimy się tym, to 28 lat już od chwili odkrycia i nikt nie planuje tam budować nawet muzeum. Dlaczego się tym nie chwalimy? Wielki przemysł, ogromny, że chciał sobie Chrobry kupić miśnie nad Łabą. Nie sprzedali mu, był wielkim europejskim inwestorem przecież w końcu. No nie wiem. To jest niedobrze. Moglibyśmy się pochwalić wtedy, kiedy Polska była jednością. Jeszcze Śląsk. W końcu jak objął Śląsk Mieszko, właściwie Mieszko, no, państwo polskie, jeżeli przyszło na Śląsk, to 988 rok. No to wtedy już Chrobry w 990 administrował w Krakowie. Już nie w gnieździe siedział, tylko pilnował tutaj tego bogactwa. No i potem błyskawicznie przeniesiono stolicę do, prawda, odnowicieli już przeniósł do Krakowa. No ja nie wiem, dlaczego się nie chwalić. Ja to odkryłem. W ten sposób zubożyłem się. Byłem kiedyś przemysłowcem, a przedsiębiorcą, teraz jestem niby zasłużony odkrywca. No ale nie widzę, żeby się coś robiło. To nie tylko Kopice, również Łosień jest tak zaniedbany. Ja się nie zgadzam. Uważam, przepraszam, zaraz się oddam głos, ale wydaje mi się, że wbrew pozorom w ciągu ostatniej dekady, czy może dwóch, zrobiło się więcej dla ochrony zabytków na, co najmniej na Górnym Śląsku, nie jestem aż tak daleko, jak gdyby, żebym tu jakoś autorytatywnie mówił o Dolnym Śląsku, ale jeżeli chodzi o Górny Śląsk i szczególnie o dziedzictwo poprzemysłowe, to
to zrobiono bardzo dużo, na tyle, na ile to było możliwe i w dużej mierze dzięki wysiłkowi, tu się zgadzam, nie państwa może bardziej, a pasjonatów, którzy to państwo, samorządy niekiedy nakłaniali albo tworzyli atmosferę, która powodowała, że te środki szły tam, gdzie trzeba. Bo pewnie gdyby jeszcze z 10 lat tych pasjonatów nie było, to byśmy już w ogóle niczego tam za bardzo nie mieli, a jest trochę rzeczy. Oczywiście to też zgadzam się, że pewne rzeczy nam znikają w oczach, tak, i to widać, ale to jest trochę jak z tymi Kopicami. Nie uda nam się uratować wszystkiego, więc trzeba ratować to, co, gdzie są szanse na to, żeby to zrobić. Takim przykładem tutaj padł zresztą ten przykład browaru. Tak bardzo często ten browar w Tychach oglądamy, nam się podoba, ale pamiętajmy, że to też nie jest jak gdyby uratowanie tej całej infrastruktury, która od XVII wieku tam jest, było wynikiem przypadku. To znaczy inwestor, który tam wszedł, został zobligowany do tego, żeby zrobić po prostu konserwację i miał na to pieniądze, ale to też był taki inwestor trochę na miarę szejka, a nie na miarę jednego no jak gdyby przemysłowca, który nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. Ja uważam, że zrobiono dużo. Uważam, że naprawdę i tu w samych Katowicach to widać, chociażby w historycznej zabudowie miasta. Jasne, że wolałbym, żeby było więcej i żeby już się to skończyło, ale tak naprawdę miasto pięknieje z dnia na dzień. Znaczy ja tutaj mam taką jedną uwagę, którą ja przez wiele lat pracowałem w urzędzie, więc miałem taki troszkę widok trochę inny niż nazwijmy to człowieka spoza tych gremiów. Proszę Państwa, Śląsk ma, powiedział takie, znaczy trochę to dziwne określenie może w tym kontekście, ale ma klęskę urodzaju zabytków. Ilość tych obiektów pałacowych, ilość tych obiektów przemysłowych, które no my jesteśmy świadkami, ja to też już mówiłem wiele, wiele lat temu, chyba 20 lat temu, że my obecnie, tak jak tu wspomniane, Reden i Hajnic byli na początku tej wielkiej ery przemysłowej, tej ostatniej, to my jesteśmy świadkami końca tej ery przemysłowej, tego ciężkiego przemysłu. Więc też wiele po tym zostaje. Faktem jest to, że ta klęska urodzaju tych ilości obiektów powoduje, że niestety nie wszystko zdążymy uratować. Ja kiedyś z kolegą świętej pamięci Mirkiem Ogińskim, grafikiem, zrobiliśmy taki cykl o rezydencjach w zaledwie dwóch powiatach, tarnogórskim i lublinieckim. Takie niewielkie powiaty tam na północy. Proszę Państwa, jak zacząłem robić, nazwijmy to tak naukowo, kwerendę tych rezydencji szlacheckich, dworków, pałaców, zamków i tak dalej. Proszę Państwa, dwa powiaty zaledwie ziemskie, wyszło ich ponad 40. Ponad 40 obiektów typu rezydencjonalnego od dworu po zamek w Świerklańcu, nie tylko jeden. Proszę Państwa, dzisiaj ich można zobaczyć kilka, kilkanaście z tej liczby i to też nie jest tylko efekt ostatnich kilkudziesięciu lat, bo niektóre obiekty już znikły tam ileś wieków wcześniej. Faktem jest też, że ta kołdra, którą chcielibyśmy przysłowiowa, jest krótka. Ona jest krótka. No, ja też marzyłbym o szejku z Dubaju czy tam z Emiratów Arabskich, który wykupi, zbuduje i udostępni to dla wszystkich do zwiedzania. To też jest, pamiętajmy, jak ktoś coś kupuje, no to kupuje na swoją własność. I to, czy on nam to udostępni, czy nie, to jest jego sprawa. On jest właścicielem tego. Sam znam obiekt rezydencjonalny, który kupił prywatny człowiek, piękny w stylu Tudorów, taki niewielki pałacyk, bardzo ładny, no i tam mieszka. No więc ten obiekt można zobaczyć sobie z zewnątrz, tam za płotu, no ale już zwiedzić go się nie można, no bo to jest jego prywatny dom. Ja bym chciał, żeby te obiekty żyły, ale no nie zawsze to jest możliwe. Faktem jest, że tak jak tu profesor mówi, ja też chciałbym, żeby te więcej obiektów zostało zatrzymanych jako właśnie to dziedzictwo, z którego mamy prawo, bo ja to zawsze podkreślam, że dzisiejsi mieszkańcy mają prawo być dumni z dziedzictwa, jakie tutaj mamy. I to nie tylko mi chodzi o zamki, pałace, ale i całą resztę tej, nazwijmy, infrastruktury, która pozostała po naszych poprzednich pokoleniach. Jeszcze zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które są może interesujące. Pierwsze to jest to, że właściwie nie ma takiego państwa, ja w każdym razie nie znam w Europie, które, a my mamy taką sytuację,
które by przejęło całość zasobu dziedzictwa kulturowego w tej materialnej postaci. Z bardzo prostej przyczyny, tak? My, podobnie jak cały ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej, właściwie nawet nie cały, nie mamy tej sytuacji, na tym polega paradoks, że gdyby pozostały te rody, to na nich by ciążył obowiązek, żeby ten pałac odbudowywać i go utrzymywać. Tak, ci nieszczęśni tam lordowie w tej Szkocji, którzy narzekają bez przerwy, że co on ma z tą ruiną zrobić, bo generalnie rzecz biorąc państwo nie jest tym obciążone, a trzeba utrzymywać te budynki. Tak? Ten jak gdyby kapitał prywatny tam jest zmuszony do tego, żeby w to inwestować. U nas w zasadzie nie ma tej sytuacji. W takiej Francji, no, Francja przejęła tylko to, co należało do domeny królewskiej. Oczywiście to jest olbrzymia ilość zabytków, ale też nie wszystkie. W Niemczech, jak państwo popatrzycie i podziwiamy tam te zamki czy pałace, to one w dużej mierze są dalej własnością prywatną. A jeżeli zostały oddane państwu, to na zasadzie często fundacji, które tym zarządzają, mają też z tym problemy. U nas no generalnie to, co się stało, spowodowało, że to na państwie spoczywa ten obowiązek i pewnie rzeczywiście finansowo jest nie do utrzymania taka sytuacja. A propos Hajnica, pewnie i Hojma, i Redena, dodajmy też to, że dzisiaj spojrzenie na to wszystko, ja nie chcę tu wszczynać tej dyskusji, bo to nie jest dyskusja o żałgaczach, ale jakby pan porozmawiał z naukowcami dzisiaj, którzy patrzą szerzej niż tylko na to, co się stało na przełomie XVIII-XIX wieku, to by powiedzieli, czy naprawdę żeśmy wybrali dobrą ścieżkę, idąc taką industrializacją związaną z przemysłem ciężkim, mając to, co tego dziedzictwo musimy jak gdyby w tej chwili przetrawić i jak gdyby odejść od tej rewolucji przemysłowej tak wytworzone jak wówczas. To jest, ja nie chcę, to nie jest obraza, to jest pewna refleksja na temat tego, czy w ogóle, to nie chodzi o Śląsk, czy rewolucja przemysłowa była rozwiązaniem, które cywilizacyjnie było dobrym rozwiązaniem. Koszty jest ogromne, czy nie choćby odnośnie samego klimatu. Koszty na tych terenach, które je poniosły, tak jak Śląsk właśnie, czy Górny Śląsk, bo też nie cały Śląsk, nawet nie cały Górny Śląsk. Czy ta ludność tutaj poniosła koszty tego, oczywiście również zyski. Znaczy tu, nie wstrzymajmy tej dyskusji. Znaczy tutaj to jest całkiem inna dyskusja. Ja obliczyłem, że gdyby wytopić taką ilość żelaza, jaka była potrzebna nam w latach 70., też nie największa, znaczy końcówka lat 70., to gdybyśmy nie mieli tego genialnego wynalazku, jakim był wynalazek koksu przez Darby'ego w 1708 roku wymyślony, i byśmy dalej używali węgla drzewnego, to zgadnijcie państwo, wszystkich naszych lasów starczyłoby na ile lat? Ja to obliczyłem, że nadal mamy dymarki, mierzerze, prawda, produkujemy węgiel drzewny. Wróćmy raczej do szafroszy. No nie, no, bo ja zacząłem... Potrzebnie wszcząłem, to moja... Dobrze, ja zacząłem o tym Wilkinsonie, że codziennie się golę i tak sobie przypominam, że facet z Anglii przyjechał tutaj, żeby robić u Donesmarka, prawda, przemysł. Osobiście. U Handlowe. Proszę? U Handlowe, nie u Donesmarka. No w hucie Zabrze dzisiaj. Dobrze, zamknijmy ten wątek, tam jest jakiś nowy wątek już dotyczący Szafgoczy. Węgiel kamienny zbawił świat. Dobrze. Pan profesor w swojej książce niejednokrotnie tak jakby wskazywał na to, jakim szacunkiem i jaką pozycją w późnośredniowiecznych księstwach śląskich cieszyli się Szafgoczowie. Byli świadkami na dokumentach, zajmowali znaczące urzędy, znajdowali się w otoczeniu tamtejszych władców, szczególnie tutaj mam na myśli Władysława Opolczyka. A ja bym chciał się spytać, jak to wyglądało w tym czasie, szczególnie w okresie ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów w Królestwie Polskim. Czy jaki był stosunek Szafgoczów do Królestwa Polskiego, do ich władców? Czy też tam byli jacyś przedstawiciele tego rodu? Czy zajmowali jakieś znaczące urzędy w tym czasie? Czy na przykład znajdowali się w otoczeniu władcy? Czy byli świadkami na polskich dokumentach? Jeszcze nie jestem profesorem. Wszystko już idzie wielkimi krokami. Na razie jestem tylko skromnym doktorem.
Więc w średniowieczu tak, oni, szabgoczowie, tutaj tak pan zwrócił uwagę, rzeczywiście na dworach książęcych byli świadkami. Z tymi urzędami, no to rzeczywiście największą karierę to u Władysława Opolczyka, to właśnie profesor Sperka o tym pisał, to rzeczywiście wspomniał. Ale jeśli chodzi o królów polskich z późniejszych dynastii, pamiętajmy, że Śląsk już był poza tym królestwem. Więc Jagiellonowie polscy, czy królowie polscy z dynastii Jagiellonów, czy późniejszych, już nie panowali tutaj na Śląsku. To był tylko ten krótki, kilkudziesięcioletni epizod Władysława i Ludwika Jagiellończyków, ale wtedy Szawgoczowie już nie byli związani z polskim dworem. Była dwa pokolenia Szawgoczów związane z polskim dworem, czy raczej z Rzeczpospolitą w czasach Wazów. To właśnie po śmierci Hansa Ulryka w połowie XVII wieku, ale oni nie tyle byli na dworze Wazów, co w otoczeniu Rzeczpospolitej. Jeden z nich tam był pułkownikiem, z tego co pamiętam, jeden z nich był kanonikiem u księcia biskupa wrocławskiego, którym był akurat Waza, więc to były raczej takie funkcje przy dworze, ale niekoniecznie dworskie. Tam nie pełnili żadnych funkcji na dworze. Była taka opcja, tutaj pan profesor Jarosław Kuczer to zaznaczył, że jak wybierano Korybuta Wiśniowieckiego na króla, znaczy podczas tej wolnej elekcji, Wielkopolanie wymyślili taki sobie koncept, żeby na króla Polski wybrać posła cesarskiego, którym był właśnie Krzysztof Leopold Szawgocz. Ale z tego co ja wiem, to chyba dostał tam tylko dwa głosy czy trzy, więc jego pozycja jako króla Polski in spe była raczej, nazwijmy to, nawet nie symboliczne. Więc jeśli chodzi o polski dwór po Piastach, nie odgrywali żadnej roli. Jeśli chodzi o królów czeskich, no to tu już troszkę inaczej, tak jak mówię, najbardziej znanym był ten Jan Ernest Antoni, który był burgrabią Zamku Praskiego i to była najwyższa funkcja administracyjna w Królestwie Czeskim. Zresztą on za czasów Marii Teresy, bo to był ten okres wojen śląskich, no za czasów Marii Teresy tam odgrywał swoją rolę. To też taki koncept na film, bo wystąpił za królem zimowym, ale potem uznano, że jednak nie wystąpił, a potem został sędzią swoich kolegów, którzy wystąpili za królem zimowym. Także to też takie tam różne, mniej bądź bardziej zakulisowe rozgrywki. Zamiast głowa na tycek wokół Pragi, to no, przeżył, tak? Przeżył. Dobrze się chyba zakręcił. Także tutaj, jeśli chodzi o polskich władców, to raczej Szawgoczów nie znajdziemy. Wyjątkiem jest tylko ten Waza, który był biskupem wrocławskim. Ja jeszcze trochę wracając do tego tematu, który był na temat rewitalizacji zabytków, mamy bardzo udany przykład rewitalizacji pałacu w Sobieszowie, którym w tej chwili się mieści centrum centrum Karkonoskiego Parku Narodowego. I tam edukacyjno-szkoleniowe. Jest, tak, edukacyjno-szkoleniowe, przepraszam. No i także tu można powiedzieć, no to też jeden z pałacy Szwargoczów, prawda, także i państwo go w jakiś sposób zagospodarowało. Znaczy tutaj ten pałac w Sobieszowie, to jest, on jest nazywany pałacem, ale to był tak zwany Amtsschloss. Dziś byśmy powiedzieli budynek zarządu dóbr. Tam Szawgoczowie czasami sobie pomieszkiwali przez weekend, ale on stricte rezydencją Szawgoczów taką mieszkalną nie był. Po drugie, po wojnie tam była szkoła. Ja jeszcze jak zbierałem zdjęcia do tej pierwszej monografii o Szawgoczów, to tam jeszcze była szkoła. Park przejął ten budynek chyba parę lat temu i tam całkowicie to zostało zaadoptowane właśnie na te centrum, no i no na dyrekcję Karkonoskiego Parku Narodowego. Zresztą za dwa tygodnie tam też będę właśnie opowiadał o Szawgoczach. Mówił pan, że teraz nie, a czy przedtem było coś takiego jak głowa rodu i gdzie ona rezydowała? Czy główna siedziba, czy ta najważniejsza linia to była ta w Cieplicach, czy gdzieś indziej? Każda rodzina miała inny system, szczerze mówiąc. W przypadku rodzin arystokratycznych głową rodu, chef der Familie, zawsze był ten, który miał najwyższy tytuł. W przypadku Szawgoczów, no oni mieli wyjątkowego pecha, bo kilka razy byli prawie książętami, ale nigdy tymi książętami nie zostali. Znaczy z jednym drobnym wyjątkiem Filipa Gotarda.
i jako takiego nieoficjalnego szefa rodu uznawano wolnego pana stanowego na Chojniku i Cieplicach. Obecnie jest nim hrabia Filip, rocznik 80. z tego co wiem. Stan cywilny wolny, więc panie mają szansę być jeszcze hrabinami i wolnymi paniami stanowymi na Cieplicach i Chojniku. Tytularny mieli tylko. Ale tak mówię, dzisiaj oni już, jak kiedyś rozmawiałem z jednym z nich, to zawsze mówią, że spotkania rodzinne najczęściej są organizowane w przypadku trzech wydarzeń. Chrztów, ślubów i śmierci. Także zjazdów rodzinnych Szafgoczowie nie praktykują. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyli nasze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy o Szafgoczach porozmawiać. Bardzo dziękuję autorowi. Myślę, że nie odmówi, jeżeli Państwo macie oczywiście taką ochotę, podpisów pod książkami, więc będzie okazja, żeby ten autograf autora zebrać. Zapraszam. Ja dziękuję, że te półtora roku temu powiedziałeś, Arek pisze. Ja się cieszę, że książka leży przed nami i w tak fantastycznej postaci. Dziękuję Państwu za spotkanie. Może będzie jeszcze jakaś okazja przy okazji Historii Śląska się spotkać. Dziękuję bardzo.